Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 7, w wersetach od 11 do 23? Następnie szedł do miasta, które nazywają Nain. Szło z nim wielu jego uczniów i wielki tłum. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową, a był z nią znaczny tłum z tego miasta. Pan, widząc ją, nad nią się zlitował i powiedział jej: nie płacz. Gdy przystąpił, dotknął się noszy, a ci, co dźwigali, stanęli. Powiedział: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Usiadł umarły i zaczął mówić. Oddał go jego matce. Wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: powstał wśród nas wielki prorok i Bóg odwiedził swój lud. Rozeszła się o nim ta informacja po całej ziemi judzkiej i po całej okolicznej krainie. Powiedzieli Janowi jego uczniowie o tym wszystkim. Jan przywołał dwóch swoich uczniów i posłał ich do Jezusa, mówiąc: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? Przyszedłszy do niego ci mężczyźni, powiedzieli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie, mówiąc: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A w tej godzinie wielu uzdrowił od chorób, od cierpień, od złych duchów i wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus im odpowiedział: idźcie, powiedzcie Janowi, co widzieliście i słyszeliście, że ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, martwi są wzbudzani, ubodzy są ewangelizowani. Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Czytamy tu o spotkaniu dwóch grup ludzi. Jedna z nich ma wśród siebie księcia życia, druga niemiłosierną śmierć, która zadaje cios, nie przejmując się tym, że przynosi ból i smutek. Osamotnionej matce towarzyszyło wiele osób. W ten sposób wyrażały swoje współczucie. Jednak to właśnie współczucie ujawnia naszą całkowitą bezradność. A nasz Pan? Kto mógł odważyć się powiedzieć do zasmuconej kobiety: nie płacz, jeśli nie ten, który w tych okolicznościach okazał nie tylko swoje doskonałe współczucie, ale także swoją moc? Pan Jezus jest dzisiaj tym samym pocieszeniem dla wszystkich, którzy pogrążeni są w żałobie. Mówi: nie smućcie się jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Powrócę i znowu zjednoczę was wszystkich. Jednak nie tak jak w Nain, abyście dalej wiedli życie pełne trosk i zmartwień, lecz abyście byli w domu mojego Ojca, gdzie nie ma ani mozołu, ani krzyku, ani łez. Wielny zwiastun przyjścia Pana Jezusa zachwiał się w swoim przekonaniu. Czy On rzeczywiście jest Mesjaszem? Dlaczego nie uwolnił mnie z więzienia? Dlaczego nie został królem? Znaki, które czynił, dowodziły tego, że jest Chrystusem. Jednak odpowiedzią narodu izraelskiego na nie nie było przyjęcie Go, lecz odrzucenie. Pan wezwał teraz tych, którzy mimo to trzymali się Go, aby nieśli Jego pohańbienie, zamiast gorszyć się Nim i wątpić.